Ostródcy policjanci znowu mieli bardzo pracowity tydzień. Tylko w miniony weekend przebadali blisko 300 kierowców na zawartość alkoholu. W ręce funkcjonariuszy trafiło pięciu nietrzeźwych kierowców. Trzech z nich nie miało dodatkowo uprawnień. Zatrzymano jednego kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Groźna sytuacja zdarzyła się pod wiaduktem w okolicach Małdyt. Tam nieznane osoby rzucały kamienie i drewniane elementy na jadące po siódemce samochody. Policja cały czas szuka sprawców. Sprawców policjanci szukają też w związku z próbą uprowadzenia młodej mieszkanki powiatu Ostruckiego. Do zdarzenia miało dojść w okolicach Grabina. Tam, do stojącej na przystanku autobusowym kobiety, podjechali nieznani mężczyźni i próbowali siłą wciągnąć się do auta. Osoby, które były świadkami zdarzenia, proszone są o kontakt z policją.